Stare przysłowie mówi, przechodzimy do pracy, a odchodzimy od ludzi. I mimo szybkiego oraz niezwalniającego tempa rozwoju technologii, nic się nie zmieniło. Nadal jednym z najważniejszych czynników wpływających na naszą motywację i zaangażowanie są nasze relacje z zespołem, w którym pracujemy. Mówiąc dosadnie, jesteśmy zwierzętami stadnymi, a nasz mózg, jak pokazuje neurobiologia, zaprogramowany jest na budowanie i bycie w relacjach. Jak zatem jako liderzy hybrydowych czasów możemy dbać o relacje w naszych zespołach? Jak możemy umiejętnie łączyć nasze społeczne potrzeby z realizacją biznesowych celów oraz tworzyć klimat sprzyjający współpracy i efektywności? Jak wykorzystać online i spotkania stacjonarne w służbie ducha zespołu? Na temat tych i innych zagadnień porozmawiamy podczas kolejnego treningu przywództwa. Serdecznie Was zapraszam. Witam Was serdecznie na kolejnym treningu przywództwa. Dzisiaj będziemy rozmawiali o takim temacie, który dojrzewał we mnie już jakiś czas. To jest temat związany z budowaniem ducha zespołu. Ponieważ rozmawialiśmy o wielu różnych kompetencjach liderskich i myślę, że te wszystkie kompetencje liderskie na tego ducha zespołu, czy na to, jak ludzie czują się w tym zespole, mają wpływ, to jednak postanowiłem, że przeznaczę jeden odcinek tego naszego treningu przywództwa tylko na ten temat, dlatego że jest to temat istotny i to istotne z różnych perspektyw, nie tylko z takiej perspektywy biznesowej, ponieważ w momencie, kiedy dobrze czujemy się w organizacji, kiedy czujemy, że jesteśmy rozumiani, kiedy czujemy, że nasz potencjał jest wykorzystywany, kiedy czujemy sens, to generalnie pracuje nam się lepiej i jest wiele różnych badań dotyczących tego, że nam po prostu lepiej też wychodzi w tej pracy. Mamy większe efekty, czujemy się dobrze, jest mniejsza fluktuacja, mniej zwolnień, rzadziej idziemy na chorobowe, lubimy po prostu tę pracę. Jest, tak jak napisałem w opisie tego wydarzenia, jest takie stare powiedzenie, że przychodzimy do pracy, odchodzimy od ludzi i rzeczywiście czasami też zostajemy dla ludzi, ponieważ nawet jeżeli gdzieś Wam się pojawia okazja lepszych zarobków, to ten zespół nas tak przyciąga, że mamy ochotę w tym miejscu pracować. Nie wiem, czy doświadczyliście kiedyś czegoś takiego. Jeśli tak, to możecie się podzielić swoimi refleksjami pod tym filmem czy pod tym postem. Ja doświadczyłem, to zdarzyło mi się pracować w takich miejscach, w których odejście z tego miejsca było bardzo trudne. Nie ze względu na zarobki, nie ze względu na klimat, tylko właśnie ze względu na to, że ta atmosfera tam była tak fajna, że ona powodowała, że cały czas chciało się tam być. I w związku z tym pierwszą taką korzyścią z tego, że tego ducha zespołu budujemy, jest właśnie to, że to miejsce rzeczywiście sprawia, że mamy ochotę w nim pracować i mamy ochotę też być twórczy, mamy ochotę się angażować. I to jest taka biznesowa korzyść, jeżeli ktoś do tego, że warto ducha zespołu budować, jeszcze nie jest przekonany. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt, taki aspekt bardziej psychologiczny, dlaczego warto ducha zespołu budować. Jest to aspekt związany w zasadzie z naszą biologią, z naszym takim pierwotnym umózgowieniem, oprogramowaniem, które mamy po naszych przodkach. My po prostu jesteśmy zwierzętami stadnymi, lubimy ludzi. Relacje są dla nas jedną z rzeczy najważniejszych w życiu, jeśli nie najważniejsza, najważniejszą. I są badania, które pokazują, że największym czynnikiem wpływającym na nasze poczucie szczęścia jest to, że mamy dobre relacje z bliskimi. Więc to, że mamy w pracy te dobre relacje, też sprawia, że my po prostu czujemy się bardziej szczęśliwi. Więc myśląc o tym, dlaczego warto dbać o to, jak się naszym ludziom pracuje w firmie, to ten powód nie jest tylko powodem finansowym i biznesowym, ale jest też przede wszystkim chyba takim ludzkim powodem wynikającym z tego, że po prostu naszym ludziom będzie się żyło zwyczajnie lepiej. Nie mówiąc już też o tym, że tej zmieniającej się rzeczywistości w tym świecie, w którym żyjemy obecnie, czyli takim świecie ciągłych zmian, o którym ciągle wspominam, w stresie jest nam o wiele łatwiej radzić sobie wśród innych ludzi. To też podam Wam jako ciekawostkę, często opowiadam na takich wykładach dotyczących radzenia sobie ze stresem, że w stresie zazwyczaj mówi się o tym, że wytwarzamy
kortyzol oraz testosteron. Natomiast rzadko się mówi o tym, że wytwarzamy również oksytocynę, która jest hormonem kojarzącym się głównie z ciążą, prawda? A jest to tak zwany hormon tulenia, hormon bliskości. I okazuje się, że dlatego też wytwarzamy ten hormon oksytocyna w trakcie stresujących sytuacji, tych zawodowych również, ponieważ prawdopodobnie jest to takie zabezpieczenie pierwotne mówiące o tym, że jeżeli było nam trudno, było nam źle, było jakieś zagrożenie naszego życia, to szukaliśmy wsparcia wśród naszego plemienia. I my chcemy również tą plemienność czuć, pracując w biznesie. Pytanie jest w związku z tym, kiedy my tego ducha zespołu czujemy. Jestem ciekawy, kiedy wy tego ducha zespołu czujecie. Warto też sobie na to pytanie poszukać odpowiedzi, ponieważ każdy z nas ma trochę inne obszary, w których czuje tą duchowość, i warto jest też po pierwsze być tego świadomym, bo to też pozwoli nam bardziej zrozumieć to, czego mogą pragnąć nasi ludzie. Ale też należy pamiętać o tym, że może też być tak, że będą takie aspekty, na których zależy bardziej naszym współpracownikom niż nam. Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Ja na przykład mam tak, że jestem bardziej takim typem zadaniowym, więc dla mnie na przykład praca w samotności albo praca bez kontaktu z ludźmi nie jest problemem. Ja nie usycham w momencie, kiedy nie mam ludzi wokół siebie, ale wiem, że na przykład u mnie w zespole jest duża motywacja do tego, żeby się spotykać, albo żeby mieć zebrania, albo żeby gdzieś wyjść, prawda? Więc to, jak dbamy o ten aspekt, jest taką rzeczą, która nie tylko wynika z naszych osobistych potrzeb jako liderka, ale też z tego, czego nasi ludzie potrzebują. Czujemy tego ducha zespołu także wtedy, kiedy mamy wspólny cel. I to jest kolejna rzecz, o którą warto zadbać, ponieważ świadomość celu. Pewnie to wiecie również w różnego rodzaju grach, w których uczestniczycie. Zwróćcie uwagę, że jeżeli gramy w zespole, mamy wspólny cel, to czujemy, że ten duch zespołu szybciej się buduje. Po prostu wokół wspólnego celu szybciej się jednoczymy. Ale jest jeszcze coś bardziej głębiej niż cel. To są wartości. W zasadzie budowanie ducha zespołu w firmie dobrze byłoby, żeby zaczęło się od takiego zastanowienia się nad takimi podstawowymi filarami naszego funkcjonowania. Wartości są takim, można powiedzieć, kręgosłupem relacji, kręgosłupem naszego życia. Jeżeli zaczynamy skręcać się w niektórą stronę za bardzo i odchodzić od tych wartości, to czujemy zgrzyt. Więc jeżeli jesteśmy szefem organizacji albo jesteśmy szefem zespołu, to warto się zastanowić, czy my wszyscy funkcjonujemy na tych samych wartościach. Bardzo często jest tak, że przy rozwoju organizacji, kiedy jesteśmy małą firmą, te wartości zazwyczaj są podobne, dlatego że właściciel firmy przyjmuje ludzi według danego klucza, czyli klucza wartości, które są dla niego istotne. Natomiast kiedy zaczynamy się rozrastać jako organizacja, a część z Was na pewno pracuje w korporacjach, to ten problem zaczyna się robić większy, ponieważ wtedy już założyciel tej firmy raczej nie rekrutuje, tylko rekrutują kolejni dyrektorzy czy pracownicy. I wtedy oni zaczynają często rekrutować kogo? Zaczynają rekrutować ludzi, którzy są spójni z ich systemem wartości. Więc warto jest, żeby w takiej firmie mniejszej lub większej w którymś momencie zastanowić się nad tym, co jest wartością firmy. Żeby te wartości nie były tylko plakatem na korytarzu, tak jak się potocznie mówi, czy jakimś plakatem na drzwiach firmy, czy na tapecie w komputerze, tylko żeby rzeczywiście były czymś, wokół czego my funkcjonujemy, bo te wartości są pewnego rodzaju kompasem do działania. I po pierwsze, jeżeli czujemy, że wszyscy działamy na tych samych wartościach, to mamy większą motywację, chęć do działania, ale po drugie też w momencie rekrutacji, kiedy rekrutujemy ludzi, aby tego ducha zespołu nie zepsuć, powinniśmy rekrutować ludzi, którzy mają spójny z tym naszym systemem wartości, swój system, ponieważ takie osoby po pierwsze będą się źle czuły, jeżeli te wartości są inne, bo nie będą potrafiły się wpasować w organizację. Więc kiedy nasza organizacja się rozrasta, albo kiedy jeszcze nie mieliście takiego warsztatu dotyczącego wartości, to warto go zrobić. Ja też często takie warsztaty robię i w takich warsztatach bardzo często omawia się te wartości, zwraca się uwagę na wskaźniki, ale też konkretne zachowania, które te wartości oznaczają, ponieważ dla każdego z nas ta wartość jest troszeczkę czymś innym, trochę jak z szacunkiem, prawda? Dla każdego z nas szacunek może być czymś innym, dla jednej osoby oznaką szacunku jest mówienie dzień dobry, dla innej dzień dobry w ogóle nie ma nic wspólnego z szacunkiem.
I to, jak rozumiemy te wartości, jest bardzo ważne w budowaniu też takiego ducha zespołu, żebyśmy wspólnie funkcjonowali na tych samych zasadach. Ale kolejną rzeczą, która jest związana z takim budowaniem ducha zespołu, jest to, że jako członkowie zespołu czujemy akceptację w takim zespole. I można powiedzieć, że to jest taki bardzo silne połączenie z czymś, co dzisiaj staje się, o czym mówimy dzisiaj coraz częściej, czyli mówimy o tak zwanej różnorodności, mówimy o diversity, ponieważ to, że jesteśmy różni, jest faktem. Natomiast to, jak się czujemy w zespole z tą swoją różnorodnością, jest czymś, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Myślę, że każdy z nas chciałby być w tym zespole przyjęty wraz ze swoimi różnymi cechami, z tym, co wnosimy do zespołu. Każdy z nas jest inny, i być może zrobimy któryś z kolejnych spotkań wokół jakiejś typologii, nie wiem, zachowań, na przykład ról zespołowych Belbina albo jakiegoś insightsa czy czegokolwiek innego, żeby pokazać Wam też, jakie narzędzia możemy wykorzystać w tym przywództwie. Ta nasza różnorodność jest czymś, co wnosimy do tego zespołu. I akceptacja tej różnorodności oraz to, że my jesteśmy akceptowani z tym, że jesteśmy na przykład bardziej perfekcyjni niż inni, albo na przykład z tym, że jesteśmy bardziej zadaniowi, albo z tym, że lubimy rzeczy robić szybciej, albo że jesteśmy osobą, która dba o innych, jest czymś takim, co daje nam też taką szansę uwolnienia swojego potencjału. I chcielibyśmy pewnie, każdy z nas chciałby pewnie w tym zespole ten potencjał uwolnić. Tak więc poznanie się wzajemne i często służą do tego właśnie takie nie wiem, ćwiczenia integracyjne, czasami też po prostu bycie ze sobą i poznawanie siebie, czasami różnego rodzaju narzędzia diagnostyczne po to, żeby zdiagnozować zespół i sprawdzić, jacy jesteśmy, po to, żeby siebie usłyszeć i zobaczyć, jacy jesteśmy, dowiedzieć się. Może też wpływać na to, że ta komunikacja, ta współpraca będzie oparta na takich bardzo klarownych informacjach. Będziemy wiedzieli, z kim pracujemy, będziemy też rozumieć tą różnorodność, że ona nie jest niczym złym. Może nas czasami wkurzać, ale też dzięki temu mamy w tym zespole osoby różne i dzięki temu też jesteśmy zespołem bardziej takim interdyscyplinarnym, można powiedzieć. To, co jest jedną z takich ważniejszych rzeczy w budowaniu tej takiej wspólnotowości i ducha zespołu, to jest także ustalenie wspólnych zasad. Mówiliśmy o wartościach, które są takim filarem, podstawą tej duchowości w zespole. Natomiast, żeby zadbać o przestrzeganie tych wartości, należałoby się zastanowić nad tym, jakie praktyki, czy jakie zasady, czy jaki kontrakt chcemy w tym zespole ustanowić. I tu już wchodzimy w konkretne, bardzo takie menadżerskie działania, które warto podjąć. Kontrakt, słuchajcie, jest jedną z takich rzeczy, które obserwuję często w zespołach, kiedy prowadzę szkolenia i pytam, prawda? Na przykład w sytuacji konfliktu, tutaj rozmawialiśmy chyba na treningu przywództwa dotyczącym konfliktu, o tym, że czasami, gdy mamy do czynienia z konfliktem i osoby nie wiedzą, jak ten konflikt rozwiązać, to czasami, kiedy pytają na szkoleniach, co zrobić, ja często pytam, a co mówi kontrakt na ten temat? I bardzo często odpowiedzią, którą słyszę, jest odpowiedź: nie ma kontraktu albo nie wiem. Kontrakt pozwala nam ustalić pewne reguły i pewne zasady. Co ciekawe, analitycy transakcyjni, czyli taki specjaliści z nurtu psychologicznego, analiza transakcyjna, powiedzieliby o tym, że mamy w naszym życiu różnego rodzaju głody. Mamy głód oczywiście jedzenia i picia, ale tym się nie zajmują psycholodzy tak bardzo. Mamy też głód krosantów czekoladowych. Ja na przykład mam permanentny głód krosantów czekoladowych, ale mamy też głód, który psycholodzy nazwaliby głodem struktury. Głód struktury, moi drodzy, to jest głód tego, że my chcemy wiedzieć, na jakich regułach i na jakich zasadach funkcjonujemy. Lubimy zasady i reguły. Oczywiście każdy z nas lubi je bardziej lub mniej. Niektórzy lubią większą wolność, niektórzy lubią mniejszą wolność. To jest właśnie ta różnorodność, którą wnosimy do zespołu i dzięki temu też jedni się będą lepiej odnajdywać w takich strukturach algorytmicznych, a niektórzy słabiej. Natomiast nie zmienia to faktu, że każdy z nas potrzebuje mniej więcej zasady znać. I kontrakt, który ustalamy w zespole, daje nam możliwość zadbania o to,
żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie, żebyśmy wiedzieli, czego się spodziewać, żebyśmy wiedzieli, jakie reguły nie zostaną złamane, przez to czujemy się właśnie bezpiecznie. Paradoksalnie kontrakt, który jest pewną ramą, daje nam też wolność. No bo zwróćcie uwagę, jeżeli funkcjonujemy w świecie na przykład jakiegoś kontraktu społecznego albo kontraktu w postaci prawa, prawda? No to czujemy się wolni, bo możemy sobie wyjść na ulicę i czujemy się bezpiecznie, ponieważ nikt nas nie okradnie, prawda? Albo jest mniejsze prawdopodobieństwo, bo prawo polskie, które też jest jakiegoś rodzaju kontraktem, daje nam to poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że te osoby, które chciałyby jakiś występek popełnić, to tego nie zrobią. I taki kontrakt daje nam poczucie bezpieczeństwa, przez to, że nam daje poczucie bezpieczeństwa, daje nam też więcej przestrzeni do tego, żeby się realizować. W biznesie taki kontrakt może też powodować też poczucie bezpieczeństwa, ale też to poczucie bezpieczeństwa może wpływać między innymi na to, że my na przykład będziemy bardziej kreatywni, bo kiedy ustalimy sobie kontrakt w postaci na przykład podczas burzy mózgów nieoceniania pomysłów w pierwszej fazie, to możemy mieć większą łatwość wymyślania, bo wiemy, że nawet głupie, śmieszne i irracjonalne pomysły nie zostaną ocenione. Po prostu taka jest reguła, taka jest zasada. Kiedy wiemy, że możemy przyjść do swojego menadżera z problemem, bo problemy zgłaszamy po to, żeby usiąść i nad nimi się zastanowić, i że nie zostaniemy, prawda, tam wyśmiani albo nie zostaniemy zrzuceni po prostu ze skały za to, to jeżeli sobie to przegadamy i sobie to zakontraktujemy, że mamy otwartość na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, problemy i tak dalej, i sobie pomagamy wzajemnie, to możemy mieć większą łatwość zgłaszania takich problemów. I to jest coś, co daje nam też poczucie bezpieczeństwa, a dzięki temu też łatwiej nam skupić się nie na tym, żeby bronić się i chronić, ale na tym, żeby budować relacje. Co ciekawe, kolejnym takim głodem, bo mówiliśmy o głodzie struktury, jest głód, który psycholodzy nazwą głodem znaków rozpoznania. Być może kiedyś słyszeliście o głaskach, o takich prawda, psychologicznych głaskach, czyli często mówi się o tym, nazywając takie sytuacje, w których kogoś chwalimy, kogoś głaszczemy, komuś dajemy znaki rozpoznania, które mówiąc w taki najprostszy sposób oznaczają: widzę cię. Widzę cię. Znaki rozpoznania są czymś, co jest dla nas niesamowicie istotne. Z punktu widzenia biologicznego i psychologicznego, znaki rozpoznania pozwalają nam się zdrowo rozwijać. Małe dzieci, które rodzą się, często potrzebują bliskości fizycznej, ale potem wraz z dojrzewaniem zamieniają tą bliskość fizyczną na bliskość psychiczną. I potrzebujemy często, zamiast częstego przytulania, potrzebujemy również przytulania, ale potrzebujemy też takiego dobrego słowa, przytulenia słowem. Potrzebujemy tego, żeby ktoś nam powiedział: kocham cię. Albo potrzebujemy, żeby dotknął nas za rękę, ale też potrzebujemy, żeby na przykład powiedział: lubię z tobą pracować. Czyli te znaki rozpoznania stają się bardziej, można powiedzieć, werbalne niż fizyczne. A przynajmniej w tym kontekście relacji takiej dalszej, bo nadal pewnie większość z nas lubi się przytulać z osobami bliskimi, ale tą pochwałę, feedback chcielibyśmy dostawać i od tych osób bliskich, i od tych osób w pracy. I teraz, dlaczego ja o tych znakach rozpoznania mówię? Ponieważ one mają bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób będziemy też czuć się i funkcjonować w zespole. A też to, w jaki sposób będziemy sobie te znaki rozpoznania dawać, będzie nam trochę podpowiadać to, w jaki sposób tego ducha zespołu budować. I o tym chciałbym teraz chwilę poopowiadać. Po pierwsze, żeby zrozumieć, jak znaki rozpoznania działają, to chciałbym wam powiedzieć, że one są trochę takim pożywieniem dla naszego życia, dla naszej duszy. Czy możemy sobie je dawać w bardziej lub mniej soczysty sposób? To znaczy, te owoce mogą być bardziej lub mniej soczyste. Na przykład wycofanie albo alienacja nie daje nam znaków rozpoznania. Zwróćcie uwagę, mieliśmy z tym do czynienia szczególnie w okresie pandemii. W okresie pandemii, kiedy zmuszono nas w zasadzie, większość z nas, do tego, żebyśmy wylądowali na home office, ograniczono totalnie nam znaki rozpoznania. Przestaliśmy funkcjonować w zespołach
I przez to też zaczęliśmy, część z nas przynajmniej, dosyć mocno z tego powodu cierpieć, ponieważ nie mogliśmy nasycić tego, co nam jest jako człowiekowi potrzebne. Również dzisiaj, kiedy pracujecie na home office albo w pracy hybrydowej, może być tak, że części z was to doskwiera. Dlatego też jako lider, liderka, mając różnych ludzi w zespole, powinniśmy dbać o to, żeby te znaki rozpoznania sobie dawać i dbać o to, żebyśmy mogli je sobie w zespole wymieniać. Wycofanie daje nam najmniej znaków rozpoznania, ale to, co nam może dawać znaki rozpoznania na drugim miejscu, takim kolejnym owocem, jeszcze nie takim bardzo soczystym, ale całkiem niezłym, są tak zwane rytuały. Rytuały w codzienności powodują, że mamy szansę dostać te znaki rozpoznania. Niezbyt bliski sposób, ale w taki ustalony, jak na przykład powiedzenie komuś dzień dobry. Dzień dobry Pani Haniu, dzień dobry Panie Stefanie. I wymieniliśmy właśnie znaki rozpoznania. Zauważyłem Panią, ja Panią też, dziękuję, proszę bardzo. Nie jest to jakiś niesamowicie intymny kontakt, ale całkiem niezły. Szczególnie, że rytuały, szczególnie w takie zawodowe albo prywatne, zapraszają nas też do głębszych relacji. Na przykład rytuał jedzenia śniadania może w domu zaprosić nas też do bardziej soczystych owoców, jakich jest intymność, czyli posiedzimy i porozmawiamy o jakichś głębokich tematach. W pracy, jeżeli chcemy budować ducha zespołu poprzez rytuały, no to pytanie jest, jakie rytuały pozwolą nam tego ducha zespołu budować, prawda? No to są na przykład regularne spotkania. Czyli ustalanie regularnych spotkań. W szczególności polecam też regularnych spotkań stacjonarnych, ponieważ widzenie się w całości, obserwacja siebie, rozmowy w kuluarach, ponieważ podczas takiego spotkania możemy sobie zrobić przerwę i gdzieś tam wyjść na kawę, dają nam szansę na to, żeby dać i wymienić sobie te znaki rozpoznania. Widzę cię, co u ciebie słychać. O, ale fajnie, fajną sukienkę kupiłaś, albo o kurczę, zmieniłeś fryzurę. To są te rzeczy, które dają nam szansę zobaczenia siebie. Takim rytuałem, który buduje też ducha zespołu, mogą być też tak zwane rundki. Zaczynamy spotkanie. I co robimy, prawda? Zaczynamy od rundki. Mówimy, dobra, no to zacznijmy od tego, co u was słychać. Albo powiedzcie mi po dwa sukcesy z ostatniego tygodnia. Nie? Albo wylosujcie kartę ze zdjęciem i powiedzcie, z czym dzisiaj zaczynacie. To są takie warsztatowe techniki, o których wam mówię, ale to są techniki, które można spokojnie wykorzystać też na spotkaniach zespołu, szczególnie na online. Bo na tym online, żeby zaangażować ludzi, warto jest też czasami rozpocząć od takiego właśnie budowania relacji. Oczywiście włączamy kamery, słuchajcie. Tak, nie zawsze musimy je włączać, ale jeżeli ktoś mnie zapyta, dlaczego? No, dlatego, że jesteśmy ludźmi, chcemy się widzieć. Nie rozmawiamy, nie pracujemy w infolinii, no chyba, że pracujecie, ale to i tak nie zmienia faktu, że warto się zobaczyć. Nie musimy non-stop tych kamer mieć włączonych, bo rozumiem, że ludzie pracują w różnych sytuacjach, ale można zakontraktować z zespołem to, że te kamery mamy w jakiś określony dzień włączone. I do tego bym namawiał, ponieważ z perspektywy takiej psychologicznej widzenie człowieka ma więcej znaczenia dla nas niż tylko go słyszenie. To mogą być wspólne aktywności, na przykład wychodzenie regularne gdzieś tam na nie wiem, jakieś w piątki na kręgle. To może być też wspólne celebrowanie sukcesów, na przykład taki rytuał wspólnego celebrowania sukcesów biznesowych, ale też na przykład osobistych. Zwróćcie uwagę, jak może być przyjemne to, że kiedy wiemy, że na przykład nie wiem, syn naszej koleżanki z grupy dostał się na studia, ta koleżanka jest niesamowicie dumna. Przychodzi na następny dzień do szkoły i wszyscy mówią: słuchaj, gratulujemy ci, ale super, cieszymy się twoim szczęściem i tak dalej. Prawda? To nie musi być związane z kupowaniem prezentów, to nie musi być od razu związane z otwieraniem szampana, ale taki rytuał celebrowania, rytuał regularnego spotykania, rytuał regularnego wychodzenia, rytuał spotkań feedbackowych, rytuał omawiania zadań jest czymś, co będzie budować nam bardzo blisko relacji, będzie budować tego ducha zespołu. A też będzie zaspokajać nam ten podstawowy głód. To, co jest także istotne w kontekście tych znaków rozpoznania, to też aktywności. Zadania, ja już o tym wspomniałem, więc nie będę o tym mówił jakoś bardzo długo, ale zadania, wspólny cel również dają nam znaki rozpoznania, prawda? Nawet jak budujemy wieżę albo
naprawiamy samochód, prawda? Tam z ojcem i ojcem, komu świecisz, sobie czy mi, prawda? To też sobie dajemy znaki rozpoznania. One mogą być pozytywne i negatywne, bo już wam zdradzę, że znaki rozpoznania mogą być również negatywne. Na przykład, jak jedziemy samochodem i kogoś przepuszczamy i mówimy proszę, no to jest pozytywny znak, a jak wystawiamy środkowy palec, to jest negatywny znak. W obydwu przypadkach mówimy widzę cię, tylko w obydwu tych przypadkach trochę inaczej. I te znaki rozpoznania możemy dawać w pozytywny i w negatywny sposób, więc to nie jest tak, że no wiadomo, te pozytywne znaki rozpoznania są dla nas lepsze i bardziej ich chcemy, ale co ciekawe, nam bardziej zależy na znakach rozpoznania, nawet negatywnych niż żadnych. Okazuje się, że dzieciaki, które na przykład w sierocińcach po II wojnie światowej miały ograniczoną liczbę znaków rozpoznania, po pierwsze rozwijały się źle, a po drugie też prowokowały agresję. Bo lepszy był wpierdziel niż nic. I to się też czasami dzieje. To się czasami dzieje w naszych relacjach bliskich. To się czasami dzieje w biznesie, gdzie jest dużo konfliktów. Może się okazać, że te konflikty wynikają z tego, że ludzie potrzebują bliskości, potrzebują tego zaufania itd. Tak więc podsumowując, mamy wycofanie, które daje nam mniej znaków rozpoznania, mamy rytuały, które są świetnym sposobem na dawanie sobie znaków rozpoznania, mamy aktywności, czyli wspólne zadania, wspólny cel. I to, co mamy dalej, czyli to, poprzez co możemy sobie dawać jeszcze znaki rozpoznania, słuchajcie, to są dwie rzeczy takie pozytywne, to są rozrywki oraz intymność. O intymności pogadamy zaraz, bo dla niektórych z nas może się wydawać, ale jak to intymność w pracy, prawda? Nie chodzi o romans, tylko chodzi o coś innego, za chwilę powiem. Natomiast rozrywki to są te obszar, to jest ten obszar, który, na który zdecydowanie jest miejsce w pracy. Czym są rozrywki, moi drodzy? Rozrywki to są te wszystkie rzeczy, które dają nam radość, dają nam lekkość, dają nam też kreatywność. To są na przykład dowcipy, to są na przykład żarty, to są wspólne wyjścia również, prawda, po to, żeby się pośmiać. To są na przykład jakieś spontaniczne spotkania na lunch. Na przykład możemy ustanowić jakieś, prawda, nie wiem, regułę obiadów czwartkowych, czyli na przykład w firmie losujemy sobie to, z kim dzisiaj zjemy obiad. I do końca nie wiemy, z kim zjemy, prawda? Możemy zjeść taką osobą, możemy zjeść taką osobą. Daje nam to jakąś formę takiej zabawy, ale też burzenia silosów, bo możemy zjeść ten obiad nie tylko z kimś od nas zespołu, ale też w ogóle z kimś z firmy. Przepraszam was, musiałem się chwilkę napić. No więc kolejną rzeczą jest na przykład znowu to celebrowanie sukcesów albo na przykład kółka zainteresowań. Być może to też w waszej firmie funkcjonuje, ale na przykład to może być klub książki albo na przykład pogranie w gry komputerowe, prawda? Albo wyjście gdzieś na trening. Tak? Czyli te wszystkie rzeczy, które sprawiają, że wpuszczamy w naszą pracę lekkość. Ci menadżerowie, którzy są zimni jak lodówka i bardzo zadaniowi, powiedzą, ale po co? Przecież pracujemy w firmie. To nie jest elementem pracy. Odpowiedź brzmi, bo jesteśmy ludźmi. I dla ludzi praca nie jest najważniejsza, ale już relacje mogą być. Może nie najważniejsze, ale bardzo, bardzo ważne. I tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, przychodzimy do pracy, odchodzimy od ludzi, więc warto jest o te relacje dbać. I często też taki krótki moment na zbudowanie tej relacji, czy sprawienie, czy stworzenie okazji do budowania tych relacji, bo menadżer może te okazje tworzyć, jest czymś bardzo istotnym. No dobrze. Słuchajcie, to została nam na koniec intymność. Intymność, moi drodzy, to taki rodzaj aktywności, w której zapraszamy się do głębszych rozmów, zapraszamy się do empatii. Zwróćcie uwagę, ja już mówiłem o tym podczas poprzedniego treningu przywództwa. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie oglądał, to zapraszam was do odcinka otwartej empatii. Tam rozmawialiśmy o tym, jak tą empatię okazywać, jak tworzyć takie empatyczne środowisko. I to jest właśnie o intymności. Intymność jest taką najgłębszą formą budowania relacji. Możemy tą intymność
budować również w pracy. To nie jest tak, że to musi być bliskość fizyczna, to nie jest tak, że to musi być powiedzenie kocham cię. Ale ta intymność może być taką formą feedbacku z serca. Powiedzenia lubię z tobą pracować. Mogę na tobie zawsze polegać. Zawsze mogę ci ufać. Dziękuję, że mi pomogłeś. Czyli czegoś, co czasami w tych naszych relacjach brakuje. Jest dużo żartu, dużo rozrywek. Natomiast brakuje takich głębokich feedbacków, takiego głębokiego budowania relacji. I poprzez co te relacje głębokie możemy budować? No jednym ze sposobów, który daje nam szansę na intymność, jest też tym zaspokojenie tego głodu kontraktu. Jeżeli podczas szkolenia ustalimy zasadę dyskrecji, albo zasadę nieoceniania, albo zasadę konstruktywnego feedbacku, to jest duża szansa, że podczas tego szkolenia ludzie pozwolą sobie na intymność. Podobnie jest w pracy. Jeżeli pozwolimy sobie na to, żeby budować taką relację opartą jeżeli ustalimy te zasady, to będziemy mieli większą szansę na to, żeby budować takie relacje oparte na intymności, na otwartości, na zaufaniu. Tak więc to, co daje nam tą intymność, to jest kontrakt, ale również, jak pokazują badania Google'a, które jakiś czas temu, jeszcze przed pandemią, były opublikowane i zrobiły całkiem niezłe zamieszanie w takim świecie biznesowym, również bezpieczeństwo psychologiczne. A co buduje bezpieczeństwo psychologiczne? No, brak oceny, brak krytyki, brak wyśmiewania, brak takich negatywnych rozrywek, brak gier psychologicznych, kiedy robimy osąd na forum, kiedy krytykujemy ludzi na forum, kiedy mobbingujemy i tak dalej. To są wszystkie te rzeczy, które te bezpieczeństwo psychologiczne łamią. A co je buduje? Empatia, widzenie emocji, dawanie przestrzeń na wyrażanie tych emocji. Oczywiście to nie musi być grupa terapeutyczna, nawet nie zachęcam, tylko mówimy tutaj o tym tworze, który zawsze nazywam twardą empatią, czyli takim łączeniem empatii z celami, z biznesem, z nastawieniem na cel. Natomiast trzeba pamiętać, że bez tej empatii trudno jest mówić o takim zespole, w którym czujemy się bezpiecznie. To jest również ciekawość, ta intymność to też ciekawość, czyli na przykład możemy też budować tego ducha zespołu poprzez to, że jesteśmy po prostu ciekawi naszych ludzi, po prostu też wiemy na ich temat różne rzeczy. Niekoniecznie prywatne, bo z tą prywatnością jest różnie, nie każdy pracownik chce o tej prywatności swojej rozmawiać, ale dobrze jest też pamiętać, co się dzieje u naszych ludzi, prawda? Zwróćcie uwagę, jak wspaniale się czujemy, kiedy ktoś nas pyta po jakimś czasie: hej, a jak tam poszedł ten egzamin, co go zdawałaś w zeszłym tygodniu, bo nie mieliśmy od tego czasu szansy porozmawiać, prawda? Od razu czujemy się: o wow, fajnie, że pamięta. To są te rzeczy, które powodują, że czujemy się lepiej, czujemy się częścią, czujemy się, że komuś zależy. I to jest właśnie ta intymność, na którą dobrze byłoby, żebyśmy jako liderka zwrócili uwagę. To jest też feedback, o którym wspomniałem wcześniej, czyli taki feedback oparty na nie tyle właśnie takich nawet zadaniowych rzeczach, ale takich feedback związany z relacjami, czyli z powiedzeniem, za co ci dziękuję, za co ci jestem wdzięczny, z czym mi jest dobrze. Mam takie wrażenie, tutaj trochę mnie mój kaszel zatrzymał, ale już chyba jest lepiej, więc pozwolę sobie dokończyć i pogłębić trochę ten temat, że niestety często w firmach zamieniamy tą intymność na rozrywkę i na aktywności, na zadania. Czyli świetnie nam wychodzą zadania, robimy i tak dalej, pracujemy. Czasami super nam wychodzą rozrywki, prawda? Czyli mówimy do kogoś i żartujemy i dowcipkujemy. Bardzo często spotykam w firmach taki problem z tym, żeby w tą intymność wejść. I dlatego też uważam, że rozrywki, zabawa jest świetna, tak? Ale, uwaga, właśnie ważne jest to ale tutaj, ona może być też mieczem obosiecznym. Czasami też bardzo duża liczba rozrywek, bardzo duża liczba zabawy i żartów uniemożliwia nam wejście w intymność. Czyli może być też formą ucieczki. Lubimy sobie pożartować, lubimy sobie podocinać, ale czy pod tym jest ukryta, czy potrafimy też głęboko rozmawiać? Jeżeli macie z kimś taką relację, taką na przykład opartą na żartach, to zachęcam was do tego, żebyście zrobili sobie taki mały eksperyment i ustalili z tą osobą, że na przykład nie będziecie do siebie żartować przez tydzień.
Teraz zwróćcie uwagę, czy będziecie mieli na jaki temat rozmawiać. Jak będą te wasze rozmowy wyglądać? To jest bardzo ciekawy eksperyment. Mi się zdarzyło taki eksperyment parę razy robić, i to słuchajcie, powodowało, że rzeczywiście przez jakiś czas było trudno nawiązać relacje, ale to też zaprosiło mnie do tego, żebym zastanowił się właśnie, jakie pytanie chcę zadać, jaki komunikat chcę przekazać. Tak więc zwróćcie na to uwagę, ponieważ czasami jest tak, że ta forma żartu i zabawy, która jest bardzo ważna w biznesie, moim zdaniem, wpływa na kreatywność, na zabawę, na luz, może być też czasami blokadą. Moi drodzy, dzisiaj to na tyle. Zachęcam Was do tego, żebyście poobserwowali ten swój zespół, w którym pracujecie albo którym zarządzacie, i zastanowili się być może, jakie zasady warto byłoby ustalić w tym zespole, żeby tego ducha zespołu budować. Może w jaki sposób, jakie rytuały moglibyście wprowadzić, żeby tego ducha zespołu budować. Może na online, może stacjonarnie. Jak warto jest zgłębić tą intymność? Być może jest tak, że warto o coś zapytać, warto gdzieś bardziej wykazać ciekawość, warto bardziej o coś zadbać. No i jak można wpłynąć też na rozrywki? Gdzie możecie wypuścić więcej tego luzu, więcej tej zabawy, więcej spontaniczności, więcej kreatywności, bo to też bardzo fajnie buduje tą relację. Ja Wam dziękuję. Słuchajcie, dzisiaj mam wrażenie 10. odcinek, a wydarzyło się wszystko, co się mogło wydarzyć. 3 razy się łączyłem, prowadzący prawie się udusił na wizji. No, ale dobrnęliśmy do końca, więc mam nadzieję, że jesteście zadowoleni i sporo różnych inspirujących tematów Wam dzisiaj przekazałem. Mam nadzieję, jeżeli tak jest, to dajcie kciuka w górę. I słuchajcie, widzimy się 27 lutego, to jest wtorek, i będziemy wtedy rozmawiać o takim leadership growth mindset po staropolsku, jak to mawiają, czyli będziemy mówili o przywództwie growth mindset, czyli takim nastawieniu na rozwój. Być może część z Was widziała kiedyś jeden z odcinków, który nagrywałem właśnie o podejściu growth mindset. Będziemy rozmawiali, słuchajcie, o koncepcji Carol Dweck i o budowaniu kultury otwartej na porażki, takiego permanentnego rozwoju. I także będziemy mówili o feedbacku, a dokładnie o tym, jakich błędów feedbacku nie popełniać, żeby właśnie tego podejścia w opozycji do growth mindset, czyli podejścia fixed mindset, nie budować. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Dzięki za wyrozumiałość i za to, że zostaliście buziaki odcepili. Trzymajcie się. Pa, pa.